Stwórzmy nowy kawałek kodu, Ctrl-Alt-I i pobawmy się przez chwilę wektorami. Wektory to typ bardzo często używany w R. Jego popularność odpowiada popularności tablic w językach C, C++, C#, Java itd. Natomiast różni się od tablic tym, że nie ma określonej długości, czyli nie musimy deklarować długości na początku i ona nie jest ograniczona. Natomiast podobieństwo z tablicami jest takie, że w wektorach możemy umieszczać elementy jednego typu, czyli wektory są jednorodne. Do tworzenia wektorów służy funkcja C. Dla przykładu, stwórzmy wektor, który zawiera elementy 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. To można zrobić łatwiej, ale do tego jeszcze dojdziemy. I wykonajmy to polecenie. Proszę zobaczyć. Powstał wektor o 10 elementach. Proszę, bardzo ważna rzecz dla programistów. Pierwszym elementem nie jest element o indeksie 0. W R pierwszym elementem jest element o indeksie 1, a więc ostatni ma numer 10, a nie 9. Wyświetlmy ten wektor. Możemy to zrobić po prostu pisząc wektor. Możemy to zrobić pisząc print wektor. Możemy użyć funkcji get. Wtedy nie mamy tych dodatkowych informacji. I możemy wyświetlić na przykład któryś element. Wektor 1. To będzie oczywiście numer 0. Natomiast spróbujmy wyświetlić element poza tablicą, poza wektorem, wektor 11, na ten number. To oznacza, że jeżeli wychodzimy indeksem poza tablicę albo poniżej wartości najmniejszego indeksu, albo powyżej, nie dostajemy błędu, dostajemy informację, że nie ma takiego elementu. Sprawdźmy, co będzie, gdy wpiszemy wartość indeksu ujemnego. Z pozoru dostajemy cały wektor, ale proszę zobaczyć, że to jest wektor z pominięciem pierwszego elementu. Jeżeli chcemy pominąć czwarty element, czyli nie będzie trójki, tak jest. Także to nie oznacza, że używamy ujemnego indeksu. To, co wstawiamy w nawiasy kwadratowe, a więc to, co identyfikuje nam elementy, które chcemy uzyskać z wektora, które chcemy odczytać z wektora, to nie musi być pojedyncza liczba, to może być cały wektor takich elementów, czyli indeksować elementy można za pomocą innego wektora. I dla przykładu. Chcemy odczytać element pierwszy, czwarty, dziesiąty. I uzyskujemy wektor pod wektorem, czy fragment tamtego wektora, ale w postaci wektora, który zawiera elementy pierwszy, czwarty i dziesiąty. To są elementy rzeczywiste. No i to jest, tak jak mówiłem, trójelementowy wektor takich elementów. Korzystając z operatora nawiasów kwadratowych, czyli operatora dostępu do elementu, możemy również zmieniać wartości w wektorze. Dla przykładu, trzeci element wektora chcemy, żeby miał wartość 5. Wyświetlmy cały wektor. I widzimy, że trzeci element ma teraz wartość 5. W podobny sposób możemy zmieniać grupę elementów. To znaczy, jeżeli podamy jako indeksy wektor na przykład 4, 5, 6, te trzy elementy, powiedzmy, że chcemy, żeby miały wartość 7. I teraz wykonajmy jeszcze raz wektor. Proszę zobaczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te trzy elementy rzeczywiście mają wartość 7. Jeżeli chcemy pokazać początek wektora, czyli początkowe elementy wektora lub końcowe elementy wektora, możemy użyć funkcji head, który pokazuje 6 pierwszych elementów, ale liczbę tych elementów możemy podać, czyli możemy powiedzieć, że chcemy tylko 3 pierwsze elementy, lub funkcji tail, ogon, która pokazuje ostatnie elementy wektora. Niech to też będą 3 ostatnie elementy. W
Wróćmy jeszcze na chwilę. Jeżeli ja chcę zmienić trzy elementy, to nie muszę podawać jednej liczby, która będzie nową wartością tych trzech elementów. Mogę podać nadal jakiś wektor, czyli minus 1, minus 2, minus 3. Jeżeli to przypiszę, oczywiście te wektory muszą mieć zgodne długości i jeszcze raz uruchomię, to rzeczywiście te trzy elementy zostaną zastąpione tymi elementami podanymi w wektorze, przy czym będą używane kolejne elementy z tego nowego wektora. Jest kilka wygodnych, nie wiem czemu to mi tak biega z góry na dół, jest kilka wygodnych funkcji, których możemy użyć w przypadku wektorów. Na przykład możemy sprawdzić, jaką wektor ma długość. 10. To się zgadza. Możemy sprawdzić, jaka jest minimalna wartość w tym wektorze. Minus 3. Też się zgadza. No i oczywiście maksymalna wartość. 9. Możemy sprawdzić wartość średnią. 3. Inne interesujące funkcje, które dotyczą wektorów z liczbami, czyli typu numeryk, to suma która oblicza sumę elementów wektora i iloczyn, funkcja prod, od product. Ponieważ do tego wektora należy wartość 0 na pierwszym elemencie, pierwszy element to jest 0, no to iloczyn jest siłą rzeczy 0, ale jeżeli byśmy wzięli wektor od drugiego elementu, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty, to iloczyn byłby, oczywiście miałby jakąś wartość, ponieważ mamy trzy liczby ujemne, to będzie ujemne. Na wektorach można też wykonywać pewne operacje. A więc na przykład mnożyć wektory przez jakąś liczbę. I te wyniki, te formuły wstawiać jako argumenty funkcji. Czyli możemy sprawdzić, jaka jest maksymalna wartość podwojonych wartości elementów wektora. To będzie 18, minimalna, minus 6 i tak dalej, i tak dalej. Możemy do wektora dodać jakąś wartość, czyli na przykład powiedzieć, że wektor jest równy. To wyrażenie wektor plus 2 to jest wektor elementów o takiej samej długości. Wektor elementów, do którego każdego elementu dodano liczbę 2. Do operacji arytmetycznych na liczbach i na wektorach jeszcze wrócimy. Natomiast sygnalizuje, że z wektorami mogą, że wektory mogą być argumentami tych operacji także. Zadeklarowaliśmy wektor z wartościami od 0 do 9, korzystając z funkcji C i wymieniając po kolei wszystkie elementy. W przypadku takiego wektora, który zawiera kolejne liczby, możemy to zrobić znacznie prościej. Zadeklarujmy drugi wektor i użyjmy dwukropka. Ten wektor ma dokładnie takie same wartości, proszę zobaczyć, jak ten oryginalny wektor, który deklarowaliśmy wcześniej. Jeżeli nie chcemy, żeby to były kolejne liczby, a na przykład, żeby to była co druga liczba, to możemy użyć funkcji sec. Sequence generation. No i spróbujmy na razie na wektor 2. Spróbujmy na razie odtworzyć ten oryginalny wektor, czyli sec 0,9. To jest sekwencja liczb od 0 do 9. Widzimy, że powstał kolejny wektor o takiej samej wartości. Ale możemy dodać jeszcze jeden argument. Uzyskamy co drugą wartość. Ale ta funkcja ma większe możliwości. Ja mogę zamiast podawać początkowej i końcowej wartości i kroku, mogę powiedzieć, że chcę zacząć od 0. Chcę zacząć od, skończyć na 9, co drugi element. No tu akurat odtwarzam jeszcze raz tą samą sekwencję. No ale teraz mogę kombinować, to znaczy mogę powiedzieć, że chcę nie 9 elementów. Mogę powiedzieć, że nie chcę do 9 elementu, a chcę uzyskać co drugi element, na przykład 10 wartości. Czyli określam długość tego wynikowego wektora. Tu powtórzyłem n,
10 elementów. I uzyskam 10-elementowy wektor, w którym wartości są co 2. Jeżeli zrobię 11, to... No akurat już tutaj mi się nie wyświetli. I chyba nawet jak rozszerzę to okno, to się nie pojawią te wartości. Natomiast mogę je po prostu wyświetlić, korzystając z funkcji print. Tak jest. Czyli dodany został jeszcze jeden element. Sprawdźmy typ tego wektora. To jest nadal typ liczb rzeczywistych, czyli sec wyprodukował mi typ, ta funkcja sec wyprodukowała mi typ liczb rzeczywistych, a sprawdźmy jeszcze mode. Numeric. Czyli mode zwraca typ elementów tego wektora. Tak naprawdę liczba, zwykła liczba jest jednoelementowym wektorem, ale takich szczegółów R na razie nie wchodzimy. W kontekście tworzenia wektorów warto wspomnieć także o funkcji rep. Wektor 3 użyje funkcji rep 0, 10. I zobaczmy, co będzie jej wynikiem. Powstał wektor 10-elementowy zawierający wartość 0. Jeżeli 10 zmieni na 2, to będzie tylko dwuelementowy wektor, czyli pierwszy argument tej funkcji zwraca wartość, którą ma być zapełniony wektor, a drugi to jest długość tego wektora. Zróbmy jeszcze taki eksperyment. Ja utworzę wektor, nazwę go wektor 4, korzystając z funkcji c, którą już dobrze znamy. I ten wektor włożę dwa elementy typu całkowitego. Sprawdźmy, jakiego one są typu, czyli zrobię type of vector 4 i widzimy, że te elementy są rzeczywiście typu integer. Ale zróbmy teraz tak, że ja tej funkcji c drugim elementem, który będzie w wektorze, będzie liczba typu double. Widzimy, że pomimo, że pierwszy element jest typu integer, cały wektor będzie typu double, czyli będzie typu rzeczywistego podwójnej precyzji. Pamiętajmy, że wektor to zbiór elementów o tym samym typie. W odróżnieniu od listy, którą poznamy za chwilę, w której typy elementów mogą być różne. Więc jeżeli ja do tej listy będę dokładał kolejne elementy, na przykład 1, 0, to nadal jest double, bo to jest inny sposób zapisu liczby rzeczywistej, zapis zmiennoprzecinkowy, ale jeżeli dołożę na przykład łańcuch, to ponieważ ja mogę zrzutować liczbę całkowitą na rzeczywistą, odwrotnie niekoniecznie, natomiast nie mogę łańcucha zrzutować na liczbę rzeczywistą, to wszystkie elementy zostaną automatycznie zrzutowane na łańcuchy. I cały wektor będzie typu charakter. Zawsze mogę sprawdzić w trakcie obliczeń, czy mój wektor nadal jest odpowiedniego typu. Czyli mogę sprawdzić na przykład, czy to jest nadal liczba. No i w tym przypadku to już nie będzie liczba. Jeżeli nie będę miał tego elementu, tego łańcucha, tego czwartego elementu, to nadal jest liczba oczywiście. Natomiast po dodaniu łańcucha to przestaje być liczba. Ja mogę wymusić konwersję na liczbę, czyli mogę użyć funkcji asNumeric, wektor 4. Dostaję wtedy 4 jedynki. No i mogę zapisać to do wektor 4 prim i sprawdzić, czy ten wektor jest liczbą. Oczywiście tak. Bardzo szybko wprowadziłem typ wektora, ale tak naprawdę bardzo wiele operacji, to jest ten typ podstawowy w R, bardzo wiele operacji wykonywanych jest na wektorach. Aby zakończyć temat wektorów, warto wspomnieć jeszcze o filtrowaniu wektorów. Sprawdźmy, jaki będzie wynik wyrażenia wektor większe równe 5.
to jest także wektor, czyli wynikiem takiego wyrażenia jest także wektor, który zawiera wartości logiczne, będące wynikiem operacji większy równe 5 dla każdego elementu tego wektora. Czyli wyświetlmy może jeszcze raz ten wektor. Ja może wyświetlę obydwie rzeczy na raz. O. Czy zerowy element jest większy od zera? Nie. Pierwszy? Nie. Drugi? Tak, jest równy 5, więc jest większy lub równy 5. Potem 3 liczby ujemne na pewno nie. A potem wartości elementów 6, 7, 8, 9 są większe od 5, więc mamy wartości true. Z tego wynika, że operator większy równy jest operatorem, który przyjmuje nie tylko dwie liczby, bo ja mogę oczywiście napisać tak. I to jest oczywiście false. Ale jest także jego wersja, która przyjmuje, ale przyjmuje także wektor jako pierwszy argument i liczby jako drugi argument. Mamy również wersję odwrotną, czyli jak ja napiszę 5 mniejsze od albo mniejsze równe wektor, to uzyskam taki sam wynik, ale operator będzie miał pierwszy argument będący liczbą, a drugi argument będący wektorem. I jest również wersja tego operatora, która działa dla dwóch wektorów. Czyli ja mogę powiedzieć, że elementy od pierwszego do piątego porównuję z elementami od szóstego do dziesiątego. To oczywiście nie tylko operator porównania. Mogę na przykład sprawdzić, jakie są wyniki modulo, czyli reszty z dzielenia dla poszczególnych elementów tego wektora. Mogę skonstruować też bardziej złożone wyrażenie. Mogę sprawdzić, czy reszty z dzielenia są równe 0. I dostanę wówczas, ponieważ operator równa się, ponieważ operator przyrównania ma niższy priorytet, ale o tym jeszcze powiemy, od operatora modulo, to operacja modulo jest wykonywana jako pierwsza, czyli operacja porównania wykonywana jest jako druga i wynik zwracany jest wynikiem zwracania operacji porównania, czyli wektor zwracany jest wektorem wartości logicznych. To oznacza, że większość operacji w R może być zwektoryzowana, ale to nie znaczy, że one są zrównoleglone. A zobaczmy, jaka będzie wartość takiego wyrażenia. Ja to wyrażenie, które przed chwilą skonstruowaliśmy, skopiuję i wstawię jako argument wektora. Co uzyskam? Jeżeli argumentem nawiasu kwadratowego jest wektor wartości logicznych, to używany jest do filtrowania tego wektora, czyli zwracany wektor będzie miał tylko te elementy, dla których wektor podany w nawiasach kwadratowych ma wartości true. No i mogę taki wektor, który uzyskałem, proszę zobaczyć, że uzyskałem tylko te elementy z wektora oryginalnego, które mają wartości parzyste. Czyli mogę w łatwy sposób filtrować wektory.